Przepraszam, muszę już iść. Mam spotkanie z Michelem. Szkoda. A jaki macie plan? Nic konkretnego. On chce iść do księgarni. Szuka jakiejś książki. Potem, wiesz, mam pomysł. Pójdziemy do Filharmonii na polskie Requiem Pendereckiego. Jak to? Pójdziemy? A on? Pójdziemy z nim. Nie wiem, czy on lubi muzykę poważną. Na pewno. Poza tym musi poznać kulturę polską. A to wyjątkowa okazja. Dyryguje Penderecki. To rzeczywiście okazja. Proszę, kupcie bilety, a ja poczekam na Michela. Gdzie macie się spotkać? Koło pomnika Mickiewicza. No i co? Podobał ci się koncert? Raczej tak, to dobre, ale trudna kompozycja. Mnie się bardzo podobał. Uwielbiam Pendereckiego. Mnie też, ale ja to znałam. Ja nie znałam dotąd muzyki Pendereckiego. Myślę, że ciekawa jest ta muzyka. Mówi o Polsce, o historii. Właśnie. Słuchajcie, jedziemy na kawę do mnie. Dziękuję bardzo. Jest już późno. No nie, Michel, proszę mi nie odmawiać. Przecież jest piątek. Nie musisz się śpieszyć. Jedziemy do blisko. U mnie skończymy rozmowę.